No, i wpadł wreszcie patch pre-sezonu, także zobaczmy, co czeka na nas w patchu 11:23. Bo generalnie bardzo dużo, jak się domyślacie, i większość pewnie już wiecie, no ale tak czy inaczej sobie omówimy. No więc, pierwsze, też nagrody za cele, czyli to, o czym była mowa, żeby gry nie były tak. Szybko kończone w zasadzie, nie wiem czy kojarzycie, ale na przykład w Korei na wysokim poziomie gry na ogół w zasadzie kończą się w 15 minucie, jedna z drużyn ma istotną przewagę i druga zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie się z czegoś takiego odbić, jeżeli przeciwnicy grają naprawdę dobrze i nie dadzą im szansy odbicia się, więc po prostu gra się kończy przez automatyczne poddanie się drużyny, która wie, że tę grę przegra. Także, żeby czegoś takiego uniknąć, żeby jednak gry były dłuższe i były ciekawsze, były szanse na to, żeby drużyna przegrywająca się odbiła, będą nagrody za cele. Już w tym momencie mamy też shutdowny na głowach przeciwników, którzy mają bardzo dużo CS-ów, zabójstw, głównie jednak zabójstw. Tak czy inaczej, teraz ze względu na posiadane przez przeciwników większą ilość golda i doświadczenia, w sensie EXPA tutaj widzicie przewagę w PD, przewagę w złocie, przewagę w liczbie zabitych smoków i przewagę w liczbie zniszczonych wież. Wszystko to będzie budowało tę stratę dla nas, w związku z którą będzie wyliczana dla nas nagroda za zdobycie właśnie jakiegoś obiektywa, który będzie podświetlany na minimapie. zarówno dla nas jak i dla przeciwników. Oni wiedzą, że powinni bronić wtedy tej wieży, my wiemy, że powinniśmy wtedy tę wieżę zniszczyć, żeby dostać za to nagrodę. Jak widzicie... Nagrody wynoszą za Barona Jeldera 500, za Smoka i Heralda 500, za zewnętrzną wieżę 250, za wewnętrzną wieżę 400 i wieżę w bazie 400. Są to wartości, które będą dzielone na całą drużynę, która zdobywa ten bonusik. Zauważcie, że tutaj mamy też ten opis, gdy strata przegrywającej drużyny powiększa się, te podstawowe wartości mogą wzrosnąć nawet o dodatkowe 60%. I tutaj widzicie także na tabie ten podgląd, który będzie, będzie widać właśnie te, te shutdowny poniekąd na, na tych obiektywach, tak? w momencie, w którym je, je mamy zdobyć. Także bardzo ciekawa sprawa, że, że, szczerze mówiąc, <coughs> wydaje mi się to być bardzo dobrą zmianą. Wspomniałem już, dlaczego, dlaczego jest ona w zasadzie poniekąd potrzebna. No i dobra, zmiany w lesie. Po pierwsze, czy ten mtechowy smok. Który, który już wiemy z zapowiedzi filmowej jak ma mniej więcej wyglądać, no ale i tak sobie omówimy no więc tak, zapewniam ma, maksymalnie do 5% dodatkowych obrażeń za każdy ładunek przeciwko wrogom, który, którzy aktualnie mają od 340, od 340 do 1020 punktów więcej zdrowia od Ciebie natomiast soul tego, tego smoka konkretnego będzie Działo tak, że gdy drużyna zdobędzie duszę, na, na, na otrzyma wzmocnienie, które zapewnia graczom krótkotrwałe drugie życie po ich następnej śmierci. Co oznacza, że taka pasywa Siona tak to chyba najłatwiej wytłumaczyć tak to wszyscy mniej więcej kojarzą. Umierasz, wstajesz na krótkiej pasywie Siona, umierasz w tym czasie, ale jesteś w stanie używać y, speli, y, zadawać obrażenia. Także, okej, okay, tak, to, tak to będzie działać ciekawa sprawa. Jednocześnie, jeżeli chodzi o zmianę mapy ze względu na tego smoka, tak jak wiemy, Smoki zmieniają mapę, efekty w zależności od tego, który jest solem. To będzie ten kamuflaż, zakamuflowani wrogowie nie są ujawniani przez zwykłe totemy wizji. Można ich jedynie zobaczyć dzięki totemom kontroli, czyli dzięki kontrolom i ten no i tutaj tym roślinkom oczywiście też wykrywającym. Te efekty będą, tutaj są zaznaczone na mapie, tak, wokół każdego buffa poniekąd? Poniekąd, bo tutaj bardziej wokół wilków, wydaje się. No, no tak, także tak będzie działał ten smoczek. Dalej będzie chyba troszeczkę ciekawszy, heksteczowy smok, który będzie dawał 5 ability heista i 5% prędkości ataku, czyli ten atak speeda. Żeby nie było tak, żeby to dawało tylko postaciom bazującym na spelach jak, jakikolwiek bonus, więc oczywiście daje też atak speed tym innym, które wolą autoataki. No i co my tu jeszcze mamy po zdobyciu duszy? Drużyna przy wprowadzeniu następnego ataku podstawowego e, lub użycia umiejętności zyskuje spowalniający łańcuch błyskawicz, który, błyskawicz, który zadaje tam do 25-75 obrażeń nieuchronnych. E, odbija się do trzech dodatkowych celów i spowalnia trafione jednostki o 45-35%, zależy czy jesteśmy w zwarciu, czy jesteśmy walczący z dystansu, Plus 5% za każde 1000 punktów dodatkowego zdrowia, 1% za każde 100 punktów masy umiejętności, 3% za każde 100 punktów dodatkowych obrażeń do ataku. No, na dwie sekundy. I jeżeli chodzi o efekt tego e, Drake'a w momencie, w którym jest on Solem, to będzie on tworzył te dziwne bardzo portale na mapie. Widzimy tutaj dość fajnie zobracowane, gdzie który portal będzie nas teleportował. E, dwa teleporty z bazy będą tepać nas na wilki i lupreda, Tak, tutaj Widzimy odwrotnie sytuację. No i tutaj w dwie strony teleportujące nas za Baron Pita w kierunku Blue Buffa lub odwrotnie, a także za Dragon Pita w kierunku Blue Buffa i odwrotnie. Także to będzie wprowadzało na pewno bardzo dużo chaosu na mapie, przynajmniej na samym początku, tego jestem pewien. E, tymczasem, co my tu mamy? Jeszcze sam e, Windrake zostanie zmieniony. 12 jednostek przyspieszenia umiejętności zostanie zmienione na 3,5. E, 3,5% prędkości ruchu poza walką i 3,5% odporności na spowolnienia. No, jakby nie patrzeć, już jest smok, który daje Ability haste, więc, jakby ten dawał jeszcze skrócenie na RC, to mogłoby to tworzyć jakieś bardzo niebezpieczne kombinacje, w których postacie mające niesamowicie silne, kluczowe Ultimatey miałyby je na niesamowicie żałosnym, małym cooldownie, czego byśmy nie chcieli. Także no w tym momencie, w zasadzie Windrake trochę wraca do poprzedniej formy. Kiedyś Windrake dawał MS-a po prostu e, poza walką i teraz będzie to robił. Jednocześnie będzie dawał też odporność na slow. E, dalej ta zmiana a propos Skatla, o której było dużo mówione. E, z tego co pamiętam, chodziło po prostu o to, żeby rola junglera nie była aż tak zależna od swoich teammateów i od tego, kto ma w danym momencie prajo. W niskich dywizjach być może to nie ma specjalnie dużego znaczenia, natomiast w tych wyższych będzie, w którym na, 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 twój top lane bardzo mocno Przegrywa, to nie jest dobre słowo, ale na razie jest wepchnięty pod swoją wieżę na topie, czyli właśnie tego Prajo nie posiada. To przeciwny top, jeśli jest dobry, nie da ci na przykład zrobić skatu kraba i nie jesteś w stanie go podjąć. Jeśli twój botlen w tym samym momencie robi dokładnie to samo, czyli oddaje przewagę na linii, to nie jesteś w stanie wziąć żadnego z obydwu krabów i po prostu automatycznie jesteś już do tyłu w stosunku do przeciwnego junglera, mimo że on nie zrobił nic lepiej, po prostu jego drużyna na razie wygrywa. E, także, żeby trochę. Trochę tego mechanizmu uniknąć. Będzie on miał znacznie mniej zdrowia, bo o 35% zdrowia mniej, dzięki czemu będziesz w stanie go one-shotować odpowiednimi postaciami. Więc nie będziesz musiał tak długo go robić, więc nie będziesz musiał narażać się na śmierć stojąc właśnie na środku mapy na, na rzece. Oczywiście ze względu na to, że będzie miał mniej zdrowia, będzie musiał też dawać mniej Expa. I miał też dawać chyba mniej Golda, ale tego tu nie widzę. 35% zmniejszone zdrowie, 80% mniej PD oraz nieco zmniejszy... Nie widać nic o Goldzie. Będzie dawał mniej expa, więc nie będziemy mogli wbić o tak o czwartego poziomu. Co nie zmienia faktu, że, że będzie dało zdaje się tyle samo Golda. Ciekawe. E, myślałem, że to miało być zmniejszone. Nie wiem, czy z tego zrezygnowali. Tak czy inaczej, mniej zdrowia musi dawać zatem mniej expa, bo inaczej żanglerzy za szybko by farmili po prostu. Także tak wygląda ta zmiana. Czy hmm, dałoby się jeszcze, że mówiąc coś jeszcze, bo wydaje mi się, że dżangla jest w tym momencie najbardziej znienawi... Widzoną rolą nie bez powodu, praktycznie nigdy nie dostaje autofila, zawsze dostaje las, bo, bo po prostu nikt go nie chce grać i, i mnie to w ogóle nie dziwi. Dobra, dalej. Nowe przedmioty, i tu się robi naprawdę ciekawie, bo będzie tego strasznie dużo i bardzo dobrze, że będzie, bo bardzo dużo postaci nie miało odpowiednich myfików i w tym momencie te opcje się dla nich pojawią. No i dobra, co my tu mamy. Krona Roztrzaskanej Królowy, łączny koszt, okej, okay, okej, okay. będzie dawać 70 AP, będzie dawać 250 zdrowia, 600 many, 20 ability heista i teraz ten efekt, który jest niezwykle ciekawy. Zyskujesz osłonę, która zmniejsza obrażenia otrzymywane od bohaterów o 75%, strasznie dużo, osłona utrzymuje się przez 1,5 sekundy po otrzymaniu obrażeń od bohaterów, 40 sekund czasu odnowienia, resetuje się po otrzymaniu obrażeń od wrogiego bohatera. Ok, podczas działania osłony i na 3 sekundy po jej zniszczeniu zyskujesz 10 do 40 punktów mocy umiejętności, czyli tam oczywiście AP. Jako mityczny item będzie nam dawał 1% prędkości ruchu i 8 punktów AP. Bardzo ciekawy item. W zasadzie nie jesteś możliwy do shotowania jako APEK w tym momencie. Tak? Skacze na ciebie Rengar, skacze na ciebie Talon. Erkujecie Z, cokolwiek, co, co w przypadku normalnego maga, najczęściej znaczy, że, że umarłeś, e, że dostaniesz one shota jeżeli są do przodu ci wymieniani przeze mnie asasyni. Natomiast w tym przypadku nie ma takiej możliwości. Jednocześnie może być zwykły mag, leci na ciebie klatka Lux, dostajesz tę klatkę, więc ona automatycznie rzuca E i Erkę. Od razu w tym przypadku zada Ci tylko jedną czwartą wartości tych obrażeń łącznych, więc nie ma szans, żeby cię to one-shotowało. Więc jest to strasznie ciekawy item, i zobaczymy na ilu postaciach będzie grany, ale patrząc na, na ten efekt, to wydaje mi się, że być może na dużej ilości. Fakt, że nie da się Ciebie złanshotować, jest niezwykle ciekawy dla bardzo dużej ilości postaci. Jednocześnie daje 1% prędkości ruchu jako mityczną premię, co powoduje, że nie wiem, na przykład postać taka jak Singet, czy jakakolwiek której podoba się movement speed Mogłaby być zainteresowana czymś takim Że daje mana, ap i zdrowie To, to dla Singera wydaje się być ok item, Ale dla Singera jeszcze będzie staje się lepszy Tak czy inaczej Bardzo ciekawa sprawa Zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce Dalej zasłona równości Czyli ten item dla, dla supportów Głównie Albo jakiś tanków ccq Łączny koszt 2,5 tysiąca Czyli niewiele Zdrowie, które oferuje 200 punktów, Ability Haze 20, Pancerz 30, MR 30. Teraz tak, po unieruchomieniu bohaterów, lub gdy bohater sam zostanie unieruchomiony, nakłada na celi wszystkich pobliskich wrogów pokutę na 5 y, sekund, zwiększając otrzymywane przez nich obrażenia o 12%. Strasznie dużo, strasznie duża wartość zwiększenia obrażeń. Także w momencie, w którym jesteśmy Amumu i po prostu naszym celem jest i tak zerkowanie 5 osób, jesteśmy Amumu w tanka, to będzie. Cudowny item, nie? To po prostu chcemy tym zerkować. Wszyscy w tym momencie mają e, zwiększone obrażenia przyjmowane o 12%, w dodatku jeszcze Erko a mu, mu nakładamy jego pasywę, to magiczne obrażenia też zwiększamy, przy, które przyjmują. No, combo robi się z tego naprawdę niezłe. Oczywiście wszystkie postacie cecekujące, wlatujące, takie jak jakieś leony, także będą bardzo zadowolone z takiego itemu. E, co my tu jeszcze mamy, zapewnia wszystkim pozostałym legendarnym itemem 5 punktów pancerza i e, odporności na magię, czyli będziesz oczywiście... Full tankiem, więc no, dla tych postaci to będzie bardzo fajne. Myślę, że może jeszcze jakiś orn chociażby, tak to dla niego na pewno też będzie dobry item. No tak czy inaczej, wiadomo, tanki cycekujące. Dalej. Dalej aksjomatyczny łuk, czyli już tym razem nie Mythic. Będzie kosztował 3000. Będzie, zdaje się, z tego co widzimy w opisie, odpowiedzią na potrzebę istnienia itemu dla AD Asasynów, który daje Ability Heista, który jednocześnie nie jest Jumu. Obrażenia od ataku 55, 25 aż Ability Hase, 10 Litality przywraca 25% całkowitego czasu odnowienia Twojej superumiejętności za każdym razem, gdy wrogi bohater zginie w ciągu 3 sekund, od kiedy zadasz mu obrażenia. Czyli dla asasynów bazujących na RC cudowny item. Z pewnością bardzo się spodoba Zedowi, Talonowi, Kianie. Myślę, że dla zwyczajnego, zwykłego jakiegoś rengara też będzie to cudowny item. Także no, na pewno będzie popularny. W to nie wątpię. W ogóle duża część tych itemów wydaje się z opisów tak niesamowita, że pewnie zostaną ponerfione po jakimś czasie. No ale wiadomo, że jak wchodzą, to bardzo często są bardzo mocne. Dalej, płomień cienia. Łączny koszt 3000 moc umiejętności, którą oferujesz 100 zdrowie 200. Obrażenia zadawane bohaterom zyskują 10 do 20 punktów przebicia odporności na magię w zależności od aktualnego zdrowia celu. Maksymalna wartość, gdy cel ma z 1000 punktów zdrowia lub mniej. Czyli fajna ilość obrażeń w momencie, w którym ktoś ma mniej zdrowia. Więc dobijające obrażenia, ale ta ciekawsza część to dopiero zaraz. Posiadacz przedmiotu zyskuje maksymalną wartość przebicia odporności na magię, jeśli cel był niedawno objęty działaniem tarcz. Czyli jest to po prostu odpowiedź na ogromną potrzebę istnienia itemu dla APEKów, który robi cokolwiek w związku z otrzymywaniem przez nich shieldów. Jest taki Adeitem, o czym powinniśmy wszyscy wiedzy, wiedzieć, Serpent Funk, który no, tam redukuje shieldy w momencie, w którym zadajemy przeciwnikom obrażenia. To zmniejsza tę wartość shieldów, jaką oni dostają. Tutaj będzie item dla magów, który z shieldowanym celą będzie zadawał więcej obrażeń. W ostatnim czasie z shieldowanym, tak? Także, myślę, że bardzo fajna opcja. Taki item jest zdecydowanie potrzebny, żeby był. To jest także bardzo ciekawa sprawa. Nadejście zimy. Łączny kość 2600 składa się go z łezki. Także jak wiemy, będzie już itemem, który będzie wymagał stakowania. 400 zdrowia, 500 many, 15 ability haste, zapewnia dodatkowe zdrowie równe 8% many. Traw w umiejętnością, lub takim podstawowym, by użyć ładowanie i zyskać 3 punkty many. Tak, tak, czyli po prostu jest to item do stakowania, bo jest składany z łeski. To dość oczywiste. W momencie, w którym go złożymy. Zmieni on nazwę na Wielką Zimę, znaczy zmieni siebie całego. I co wtedy nam będzie oferował? Dalej 400 zdrowia, dalej, nie już, przepraszam, 860 many, dalej 15 ability heista. Zapewnia dodatkowe zdrowie równe, 8% many. I teraz y, pojawia się ta y, część... Bierna spowolnienie tylko w przypadku bohaterów walczących w zwarciu lub unieruchomienie wrogiego bohatera. Zużywa 3% aktualnej many na 3 sekundy, zapewnia tarczę, która pochłania obrażenia równe w 100 do 200 punktów, plus 5% aktualnej many, 8 sekund czasu odnowienia tego efektu. Tarcza zostaje wzmocniona o 80%, jeśli w pobliżu znajduje się więcej niż jeden wróg. I tutaj, na przykład, mówię o tym, że to może być niesamowicie ciekawy item dla postaci takiej jak Singlet, chociażby, tak? Ogromna ilość many, więc nie powinien już mieć z nią żadnego problemu. E, oczywiście, fajny item dla tanka: 400 zdrowia, dużo, e, trochę Ability Heista. Oczywiście zdrowie zależne od many. E, także z każdej strony wygląda to w zasadzie fajnie. E, dla, dla może nawet jakiegoś, no nie wiem, czy aż tak dla jakiegoś amumu będzie on istotny. E, tak czy inaczej. Ciekawe, ciekawe co nie? Zdecydowanie ciekawa sprawa. A jeszcze będą ciekawsze sprawy, jeżeli chodzi o stakujące się itemy z łezki. Ale to zaraz. Dalej, przedmioty dla obrońców. Teraz będą zmiany, już, a nie nowe itemy żar, w sensie Bami Cinder, teraz wykańcza stwory, które zostałyby zabite przez następne draśnięcie pożogi, czyli tego efektu obszarowego obrażeń, co jest cudowną zmianą, dlatego że jeżeli graliście jakimikolwiek tankami składający ten, ten item na linii, to macie świadomość tego, że ten item bardzo często przeszkadzał bardzo w CS-owaniu, dlatego że Obijał miniony obok Was, więc ich zdrowie bardzo nieregularnie potrafiło spaść, więc często utrudnia po prostu CSowanie. Jest to item, który ma służyć polepszeniu Twojego CS-owania, ułatwieniu przepychania linii, dlatego z pewnością jest, jest to bardzo fajna zmiana, która spowoduje, że nie będziemy tak tracić kripów głupio i trochę przyspieszy jeszcze bardziej przepuszczowywanie linii. Dalej, zmiany wszystkich myfików składanych z rybami Sindera. Teraz ataki podstawowe tworzą lodowe pole, które spowalnia wrogów. To zostaje usunięte. Zamiast tego ataki podstawowe na półtorej sekundy tworzą lodowe pole, które zadaje od 20 do 100 plus 0.5% maksymalnego zdrowia punktów obrażeń magicznych wszystkim wrogom na tym obszarze. Wrogowie, którzy przejdą przez pole, zostaną spowolnieni. Także jest to o tyle różnica, że ten efekt bierny nie zadawał obrażeń, tylko spowalniał. Teraz będzie spowalniał i zadawał obrażenia, więc i ten sam z siebie będzie zadawał więcej obrażeń, z pewnością. Pożoga, a także mityczny efekt nie zostają zmienione. Dalej, turbo ten champagne, bez zmian także jego efekt aktywny do użycia. Natomiast, co się nam tutaj pojawia? Poruszanie się i zadawanie obrażeń napełnia go przy 100 ładunkach. Następny atak podstawowy zadaje obrażenia magiczne równe 40 do 120, plus 1% maksymalnego zdrowia, plus 3% prędkości ruchu wszystkim pobliskim wrogom. Większe o 25% przeciwko stworom i 175% przeciwko potworom w dżungli. Co znaczy, że ten item będzie całkiem fajnie usprawniał clear w lesie, więc to już jest samo w sobie całkiem, całkiem ciekawą rzeczą. Pożoga zostaje usunięta. I dalej zapewnia wszystkim pozostałym legendarnym przedmiotom 5 punktów, 5 jedno y, jednostek przyspieszenia umiejętności, czyli tam Ability Haste'a i y, 50 punktów zdrowia. To co mnie ciekawi to to, że te obrażenia są zależne od MS-a. Co to nam od razu sugeruje? Że postacie takie jak Udyr, Hekarim, Hecarim, które mają super dużo MS-a i w dużym stopniu, no, każdy z nich w swego czasu kierował się po ten item, nieźle mógłby z niego korzystać, co nie? Także wydaje się to być ciekawe i zobaczymy, czy na wszystkich, czy na niektórych z tych postaci zacznie się pojawiać ten item. Dalej, Słoneczna Egida. 3200 zdrowia bez zmian, OK, zdrowie bez zmian, Ability Haste bez zmian, pancerz 5 więcej, Magic Resist 5 więcej, bez zmian, bez zmian. Zapewnia wszystkim pozostałym legendarnym przedmiotom 5% odporności na spowolnienia oraz 5% nieustępliwości, czyli Tenacity i 50 punktów zdrowia. Dalej Abysal. Cena bez zmian, inaczej go będziemy składać, rozgrzany klejmot, widmowa osłona i 650 zdrowia, OK, będzie dawał 50 zdrowia więcej, będzie dawał ability heista, 10 do tej pory nie dawał, odporność na magię zmniejszona aż dwukrotnie, z 60 na 30 bardzo dużo zmniejszona. I co dalej mamy, unieruchomienie wrogich bohaterów zwiększa otrzymywanie przez nich obrażeń o 15% na 5 sekund, tak było do tej pory, także oczywiście był to item yy, przeznaczony dla postaci, które te unieruchomienie posiadają, żadnych innych. Zamiast tego teraz nakłada klątwę na pobliskich wrogich bohaterów, zmniejszając ich odporność na magię o 5 punktów plus 1% dodatkowego zdrowia, maksymalnie 20, czyli tam będzie 25 punktów. Za każdego przeklętego wroga zyskujesz 7 punktów odporności na magię. Czyli 7 razy 5,35, czyli w zasadzie w tym fajtach będzie nam dawał o 5 więcej Magic Resista, także całkiem fajne, ale nie będzie tak opresyjnym itemem podczas 1 na 1 na topie. Zamiast tego, no zdecydowanie służy do teamfightów, tak? Będzie zmniejszał fajnie, fajnie Emera obszarowo, więc znowu będzie to fajny item do kombowania jako tank, grając z jakimś magiem najlepiej posiadającym obszarowe fajne obrażenia, jak jakieś diany czy cokolwiek tego typu. Dalej, Force of Nature. Ok, Force of Nature będzie dawał tyle samo zdrowia, będzie dawał jeszcze więcej Magic Resista, bo 70 to jest niesamowita wartość, to jest strasznie dużo Magic Resista. Dalej, co tam? Jego pochłonięcie teraz już nie będzie działać także że otrzymywanie obrażeń od umiejętności zapewnia dodatkową prędkość ruchu i odporność na magię. Efekt kumuluje się 5 razy. Każda unikalna umiejętność zapewnia jeden ładunek. Zamiast tego, otrzymywanie obrażeń magicznych od wrogiego bohatera zapewnia ładunek niewzruszenia, maksymalnie 6 na 5 sekund. Efekty unieruchamiające wrogów zapewniają dwa dodatkowe ładunki, ok i teraz mając 6 ładunków tego niewzruszenia, czyli tę maksymalną wartość otrzymujesz o 20% zmniejszone obrażenia magiczne i zyskujesz 10% prędkości ruchu, wydaje mi się, że to będzie oczywiście, czy znaczy wydaje mi się, jest naturalne, że to jest item niesamowicie kontrujący apeków, po prostu, kiedy grasz na mocno drużynę przeciwną skupioną na magicznych obrażeniach, być może full ap albo prawie full ap ten item będzie po prostu rewelacyjny ale to co także mi się Tutaj podoba to te 10% prędkości ruchu to jest bardzo dużo, a także 20% zmniejszenia obrażeń, kiedy już osiągniesz te ładunki. Wszystkie postacie znowu bazujące na prędkości ruchu będą tutaj czerpały niesamowicie. Jakiś full tank karim, jakiś udyr, który będzie niesamowicie biegał i będzie niesamowicie tankowaty, kiedy osiągnie tę wartość. Chociażby. Także, wow, ciekawa sprawa. A, a, i będzie te. Yy, nie, nie, to tutaj bez zmian. Dobra, dobra mój błąd, lecimy dalej. Night's e, Przysięga Rycerska, będzie działał teraz z tego co pamiętam zupełnie inaczej, znaczy zupełnie mocno inaczej. Zdrowie bez zmian, podstawowa regeneracja zdrowia zmniejszona dwukrotnie, e, Ability Haste bez zmian, e, efekt, znaczy inaczej, użycie na sojusznika się nie zmienia, ale tak, do tej pory. Gdy w pobliżu znajduje się Twój sojusznik, który jest godzien, czyli oznaczony przez Ciebie jakby wybrany tym itemem, ty masz więcej niż 30% swojego maksymalnego zdrowia, przekierowujesz 15% otrzymanych przez niego obrażeń na siebie. Jeśli sojusznik ma mniej niż 50% swojego maksymalnego zdrowia, zyskujesz 35% prędkości ruchu, poruszając się w jego kierunku. Zamiast tego teraz. Gdy w pobliżu znajduje się Twój sojusznik, który jest godzien, przekierowujesz 10% otrzymywanych przez niego obrażeń na siebie, czyli 5% mniej i leczysz się, tak było kiedyś działał tak ten item, myślę, i leczysz się 8% zadawanych obrażeń przez tego sojusznika. Czyli nie będziesz aż tak na tym stratny, oczywiście przyjmujesz na siebie obrażenia sojusznika, co jest super, to jest oczywiście item dla supportów, ewentualnie fulltanków, który kładziesz na swoim AD ewentualnie AP -cary. I po prostu, no wiadomo, on będzie go znacznie ciężej zabić, bo ty dostajesz część jego obrażeń, a ty i tak chcesz to robić jako tank. Ale teraz ciekawsza część, jeśli sojusznik ma mniej niż 30% zdrowia, czyli rzeczywiście jest bardzo zagrożony śmiercią, przekierowujesz 20% otrzymywanych przez niego obrażeń na siebie zamiast tych 15%, czyli większa wartość w przypadku, w którym ma rzeczywiście mało zdrowia, więc łatwo mu uratować w ten sposób życie. Także bardzo fajny item i z pewnością dzięki tym zmianom będzie bardzo często grany, a ostatnio bardzo uparł i rzeczywiście w tym sezonie nie był tak popularny. Egida Legionu będzie 100 zł tańsza, dlatego też Gargoyle będzie 100 tańszy i e, tutaj co mamy, skompletowanie Loketa będzie o 100 droższe. Dalej, przedmioty dla magów i ich zmiany. Everfrostik. Aż 400 golda tańszy, ale będzie też za to sporo słabszy jeśli chodzi a o po prostu jego statystyki. 10 AP mniej to już widać. Jednocześnie, bo widzę tutaj bez zmian, bez zmian, bez zmian, bez zmian. Jeżeli chodzi o mityczny efekt to będzie dawał nam też 5 AP mniej za każdy legendarny item. Dalej Demonic Embrace. E, moc umiejętności 10 mniejsza, zdrowie 100 więcej. Zarawane obrażenia za pomocą umiejętności podpalają wrogów, przez co otrzymują oni obrażenia magiczne, zależne od maksymalnego zdrowia. 2% w przypadku baterów walczących z warciu, 1,2% w przypadku baterów walczących z dystansu co sekundę przez 4 sekundy. Nie daje już dodatkowego pancerza i odporności na magię. Zamiast tego zyskujesz 2% swojego dodatkowego zdrowia jako moc umiejętności. Hmm... Ciekawa sprawa w zasadzie, zobaczymy jak to będzie e, wpływało na, na składanie tego itemu. Tutaj się pojawiają ciekawe sprawy i wam od razu zaspoileruję, co będzie niesamowicie OP od razu. E, no więc tak, e, kostur Archanioła, tam e, Archangel będzie teraz dawał 6 AP, boże 5 AP mniej, będzie dawał 200 zdrowia, czego do tej pory nie robił. Zamiast zapewniania mocy umiejętności w wysokości 3% dodatkowej many, zyskujesz przyspieszenie, czyli Ability Hase mocy e, umiejętności, znaczy umiejętności równe 0,5% dodatkowej many. W momencie, w którym wystakujesz swojego serafina, będzie dawał 15 AP więcej, także ostatecznie tego AP i tak będzie fajnie, będzie dawał 250 zdrowia, więc będziesz fajniej tankowaty. E, zamiast właśnie tych 3% dodatkowej many, dalej tutaj 1,3%. E, Zamiast 3% dodatkowej many, 1 i yy. Zamiast zyskiwanej mocy umiejętności za 3% dodatkowej many, no to tam dalej. To samo, zyskujesz Ability Heist'a, 1,30 dodatkowej many. I co dalej mamy? Twoja maksymalna mana jest zwiększona o 5%, 2,5% za każdy 100 punktów mocno-umiejętności. Zamiast tego w tej chwili odzyskujesz zdrowie równe 40% wydanej many do maksymalnie 25-50 do do 50 punktów plus 10% mocy umiejętności za, kaste, za każde rzucone zaklęcie. Umiejętności po włączeniu mogą przywrócić tę samą wartość co jedną sekundę. I teraz tak. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jaka postać ma największą bazową manę w grze. Jest to Kasadin. Kasadin ma największą bazową manę w grze na 18 poziomie. W momencie, w którym Kasadin kupi te itemy, które zamierza kupić, myślę, że na spokojnie wraz z runami ewentualnie pomocniczymi jest w stanie osiągnąć jakieś 3, może trochę więcej tysięcy many. Skoro będzie posiadał aż tyle many, to ten item będzie mu dawał ability heista ile? 40? 45, może chyba 45 jakoś tak. Yy, no nie mam kalkulatora, <laughs> przynajmniej w tej chwili mi się nie chce liczyć, bo wiadomo, że on jest w kąpie. Yy, także jakieś 45 yy, ability heista. To jest strasznie dużo, do tej pory najwięcej item daje chyba 30, także to jest strasznie, strasznie dużo. W momencie, w którym na Kasadinie gramy Ultimate Huntera, żeby mieć tę Erkę cały czas, będziemy mieli jeszcze tak dużo Ability Haste'a, to będziemy mogli niesamowicie spamić Erką, jednocześnie będziemy dostawać zdrowie za zużywaną wartość many. A Kasadin zużywa popieprzoną ilość many każdą Erką, więc będziesz mógł używać Erki cały czas, w sensie będziesz ją miał, co nie wiem, naprawdę chyba nie całą sekundę cooldownu. Trzeba to będzie policzyć. Jednocześnie przy każdym użyciu Rki będziesz sobie zwracał dość sporo zdrowia. Kasadin tak czy tak w tej chwili jest OP i jest przeze mnie banowany, więc wydaje mi się, że po tych zmianach oczywiście będzie miał troszeczkę mniej obrażeń, tak? bo nie będzie dostawał ze względu na manę AP ale wydaje mi się, że ta zmiana będzie dla niego naprawdę niezła. Być może nie będzie się na przykład już grało przez to Ultimate Huntera, tylko Revenues Huntera, żeby się leczyć więcej jeszcze. I Kasadin może stanie się postacią, na którą trzeba będzie kupować zmniejszenie leczenia. Będzie się leczył z tego i temu, będzie się leczył z zalewanych obrażeń, które są niesamowicie duże, tak czy tak. E, także ciekawa sprawa. Ciekawi mnie, czy coś takiego rzeczywiście zostanie wcielone w życie. E, dobra, dalej. Cosmic Drive. Cena bez zmian. Moc umiejętności 5 mniej, zdrowie 50 więcej, ability haste 10 więcej. Będzie dawał teraz 5% prędkości ruchu. Nie działa już tak, że jeśli masz co najmniej 160 AP, zyskujesz 20 ability haste i 20 MS-a. Zamiast tego zadanie obrażeń bohaterom. Za pomocą trzech oddzielnych ataków, czyli w zasadzie to będzie jak z phaserami, lub umiejętności, zapewnia 20% prędkości ruchu, czyli tam MS-a, zanikające do 10% oraz 40 punktów AP do zakończenia walki. Do zakończenia walki, a nie na określony czas. Ciekawa sprawa. Dzięki temu możesz się przykleić bardziej do przeciwnika, ale nie daje ci takiego MS-a do biegania po mapie. Więc ciekawa sprawa, zdecydowanie. Tak, Horizon Focus też ma tutaj dostać sporą zmianę, aż 30 ability power AP mniej. To jest strasznie dużo, nie? 30 zabrać. Zamiast tego będzie jednak dawał teraz 150 zdrowia i będzie dawał 15 ability heista. I co bardzo ważne, teraz nakłada swój efekt, zwiększając obrażenia zadawane tam o 10%, jeśli dobrze pamiętam, na spowolnieniach. A nie tylko na, 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 na spowolnionych, tak? a nie tylko na scecekowanych twardym scecekiem przeciwników. Czyli, czyli oczywiście no, na, na, na po prostu zwykłych slowkach będzie nam działał ten efekt, więc no, ciekawa sprawa. Mocno to zmieni to, jakie postacie zamierzają kupować ten item, tak? Dobra, dalej. Kostur pustki 100 golda droższy. Będzie się go składało inaczej czy nie? Nie, po prostu cena będzie większa o 100, żeby go skompletować. 5 AP mniej, ale będzie dawał. Tu jest 40, nie? 5% przebicia odporności na magię więcej. Duża zmiana też dla samego Doran Sringa. Skupienie pozostaje bez zmian. Natomiast. Czerpanie bierne. Zabicie jednostki przywraca 6 punktów many. Jeśli nie możesz zyskać many, przywraca 3 punkty zdrowia. Tak działało do tej pory. W tej chwili będzie działać tak, że przywraca 75 setnych punktów many na sekundę. Zadanie obrażeń wrogiemu bohaterowi zwiększa tę wartość do 1,25 setnych punktów many co sekundę przez 10 sekund. Jeśli nie możesz zyskać many, przywraca 50% wartości w postaci zdrowia, co jest. Bardzo fajną zmianą, znowu, przynajmniej tak na razie ją, e, ją odbieram. E, widzicie bardzo dużo magów, jeżeli nie ogromna większość zaczęła się kierować powoli na midzie w e, Corruption Potion dla, dla tych wczesnych wymian i walki, sustainu, w tej chwili to będzie robił Doran, e, więc, więc trochę bardziej e, będzie rzeczywiście, tyle częściej będzie wybierane, myślę, zdecydowanie dzięki takim zmianom. Jednocześnie będziecie nagradzać za walkę, więc wszystko fajnie. Dobra. Alternator Hextech, czyli ten składowy item, będzie teraz dawał 20, 15 już yy, AP mniej. OK. Będzie zamiast tego oferował 150 zdrowia. Sam Hextech <coughs> cena bez zmian. OK. Buduje się go inaczej. Był z kryształu. Aha, teraz nie będziesz potrzebował kryształu. Alternator. Hextech. Różka zniszczenia. I zamiast tego będzie wzmacniająca księga potrzebna. OK. Nocny żniwiarz, czyli tam Night Harvester, także cena bez zmian, natomiast budować się go znowu będzie inaczej, bo po prostu znowu wzmacniająca księga zamiast rubinowego kryształu. Dalej, przemioty z Litality i ich zmiany. Zobaczmy. Dusk Blade, 100 Golda tańszy. Będzie się go składało tak samo, po prostu będzie 100 golda tańszy do skompletowania. Teraz, tak, jeżeli chodzi o jego pasywę, dodatkowe obrażenia do ataku następnego do ataku podstawowego przeciwko wrogiemu bohaterowi wynoszą zamiast 65-75 punktów i zamiast 25 dodatkowych obrażeń do ataku, 30% dodatkowych obrażeń do ataku, czyli bardzo Fajnie, zwiększona wartość w przypadku bohaterów walczących w zwarciu. Jeśli chodzi natomiast o tych walczących z zasięgu, ta wartość będzie mniejsza niż do tej pory. Co znaczy, że nie będzie tak opłacalne w tej chwili budowanie Litality Ezreala, Litality Caitlyn, czyli buildy, które się pojawiały, oczywiście w tej chwili. Także, także fajna zmiana, myślę. To tej temy jakoś tak. Nie były super przyjęte, tak? W sensie asasyni rzeczywiście, tak jak tutaj jest w opisie, po pierwsze na, na pierwszy item najczęściej i tak brali umu. po drugie, w momencie, w którym im to pasowało, to kupowali sobie Strike Breakera albo Gordrinkera zamiast jakiegokolwiek myfika, rzeczywiście stworzonego dla asasynów. więc te zmiany wydają mi się także bardzo fajne. Eclipse także stówę tańszy, stówę tańszy do skompletowania naturalnie. Skrócono czas odnowienia dla bohaterów walczących w zwarciu, tylko dla nich z 8 sekund na 6 sekund, także znowu fajny buffik, natomiast jeżeli chodzi o Prowlera, stówę tańszy znowu, sam efekt dostanie buffa, 10 punktów obrażeń więcej plus przelicznik 5% lepszy. Natomiast samo Jumu zostanie podniesione co do swojej ceny o stówę. I to spowoduje, że troszeczkę, ale nie naprawdę w wielkim stopniu straci na znaczeniu. Zwróćcie jednak uwagę, że każdy z trzech Myfików jest stówę tańszy, a dostał buffa, natomiast yy, jumu jest o stówę droższe. Więc ta różnica między nimi o wiele się w tym momencie zmniejszyła, o ile w ogóle jakaś teraz istnieje. Dalej już runy. Pierwsze uderzenie. Jakiś naprawdę ciekawy wzór na runę, który przynosi mi na myśl dawne dzieje, kiedy to rzeczywiście były runy służące do farmienia golda na linii. Także pierwsza postać, na której pomyślę, że to będzie dobre, to gangplank. Pierwsze uderzenie to nowa runa kluczowa inspiracji, która daje nam ogromną premię do obrażeń i złota, gdy jako pierwsi uderzycie wrogiego bohatera, ale oferuje filię z makiem, gdy to wy zostaniecie uderzeni pierwsi. W trakcie testów rozgrywki runa, to bla bla bla. Dobra, no więc trafienie wrogiego bohatera atakami podstawowymi lub umiejętnościami w ciągu 0,25 ,25 sekundy od rozpoczęcia walki dają 5 sztuk złota i na 3 sekundy przyznają pierwsze uderzenie, dzięki któremu uzyskujesz 10% dodatkowych obrażeń przeciwko, e, e, przeciwko bohaterom i otrzymujesz 100%, 70% w przypadku bohaterów walczących z dystansu, zaranych dany, za dodatkowych obrażeń w postaci złota. 25 do 15 sekund czasu odnowienia na poziomach 1 do 18. Jeśli twój wróg uderzy się pierwszy, pierwsze uderzenie również zacznie się odnawiać bez przyznawania jakiejkolwiek premii. E, także to jest bardzo ciekawa sprawa. Mówię, postać taka jak gangplank na topie, grając na cokolwiek, co nie jest dystansowe, będzie spamił w ciebie Q i będzie farmił na tobie Golda, tak jak robił to kiedyś z runą, która nie pamiętam już, jak się nazywała, ale służyła właśnie do takiego farmienia Golda. Myślę, na co jeszcze to będzie wykorzystywane z pewnością, na przewagę zasięgu. I myślę, czy te dodatkowe obrażenia, które będą ci dawane jako Golda, nie będą przesadne. Na razie wydaje mi się trochę, że tak, że 100% tej premii, czy też 70%, kiedy jesteśmy rzeczywiście jakimś. Rangeem w formie golda zobaczymy jaką to osiągnie wartość, ale wow, myślę, że będzie można się dzięki temu naprawdę nieźle wysnoblować, jeśli tylko. Masz przewagę zasięgu nad swoim przeciwnikiem. Fajne jest to, że wiecie, jesteście w draftzie, yy, widzisz, na kogo grasz mniej więcej na topie, no i ustalasz, czy chcesz to pierwsze uderzenie, czy jednak weźmiesz graspa na tym GP-u, chociażby, dlatego że, dlatego że przeciwnik i tak będzie miał yy, miał jak zadać ci obrażenia jako pierwszy, na przykład, nie wiem, jakimś kenenem czy cokolwiek. Yy, także, no, ciekawa sprawa, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To też oznacza, że stąd zostanie usunięty, natomiast Lausia Augment, będzie zmieniony mocno. Jak widzicie, zostanie usunięty ten. Te, ta linia zamrażająca. No, przeczytajmy to sobie. Spowolnienie wrogiego bohatera efektem użycia przedmiotu tworzy zamrażającą linię, która spowalnia wszystkich wrogich bohaterów na jej obszarze. To zostaje usunięte. Zamiast tego, lodowe ulepszenie bierne, zamiast ataków podstawowych przy trafieniu, raz na czas spowalniają. Ten raz na jakiś czas chyba powinno być. Spowalniają wrogi bohaterów. Zamiast tego teraz, unieruchomienie wrogiego bohatera, czyli trzeba będzie posiadać jakieś twarde CC, spowoduje wysłanie od niego do posiadacza i innych pobliskich bohaterów. Trzech lodowych promieni, które na kilka sekund tworzą zamrażające linie, spowalniając wrogów o 35%, plus, teraz trochę sobie wymienimy: 5% za każde 10% siły leczenia i tarczy, 2% za każde 100 punktów mocy umiejętności, 2% za każde 100 punktów dodatkowych obrażeń do ataku i obniżają o 15% obrażenia zadawane przez nich sojusznikom. O, to jest ciekawe. Zamrażające linie działają przez 3 sekundy, plus 100% ostatniego czasu trwania efektu unieruchomiającego. Okej, okay, czyli rzeczywiście dla supportów po prostu, które starają się bronić swoich sojuszników, to może być fajny item. Fajne jest naprawdę to, że zmniejsza obrażenia zadawane na tym obszarze. Także ciekawa sprawa, aż ciężko teraz zdecydować co się będzie chciało grać. Myślę, że jak będziesz teraz tą Leoną, to sobie pójdziesz w, jakieś, w jakiegoś fajnego Glausiala, pójdziesz w ten item także, e, który mówiłem oczywiście dla, dla co tanków. Jeszcze sobie kupisz Night Zwowa i twoja drużyna jest chyba nieśmiertelna, czy coś. Lita, tempo, te zmiany, które były już. Ee, ogłaszane, czyli teraz będzie działał w taki sposób. Zyskujesz prędkość ataku 15% dla bohaterów walczących w zwarciu, 5% dla bohaterów walczących z dystansu na 6 sekund, gdy uderzysz przynajmniej jednego wrogiego bohatera każdym atakiem podstawowym. Efekt kumuluje się do 6 razy. Przy maksymalnym poziomie tego efektu zyskujesz też zasięg 50 jednostek dla bohaterów walczących w zwarciu, 100 jednostek dla bohaterów walczących z dystansu oraz zwiększenie limitu prędkości ataku z 2,5 do 10. Z 2,5 jednostek do 10 jednostek? A? Prędkość ataków w sensie maksymalny 2,5 na 10? Nie, nie widziałem nigdy tak w ogóle chorej wartości i mam nadzieję, że nigdy nie zobaczę, bo nie wyobrażam sobie, jakby wyglądało 10 auto-ataków na sekundę, ale wolę nie wiedzieć. Tak czy inaczej, postacie takie jak Trynda Postacie takie jak Kale, postacie takie jak Kogma Jinx, Xayah i na pewno parę jeszcze będą uwielbiały się z tą runą. I, i bardzo ciężko będzie zatrzymać Tryndek, który będzie miał nastakowane lital Tempo, przyklei się do ciebie, będzie miał w dodatku jeszcze większy zasięg autoataku, więc będzie w stanie łatwiej kastować autosy, żeby skrócić sobie cooldown na E i znowu ci zadać obrażenia. To będzie bardzo niewygodne do grania przeciwko i już mi się nie podoba pod względem Tryndamera którego i tak nienawidzę. Dalej, ten Ultimate Spellbook trip, zostały dodane nowe Erki, tak jak Rajac zapowiadał, od Akali Blitza, Caitlyn, Camille, Mundo, Evelyn, Jinx, Kindred, Oriany, Serafiny, Urgota, Vex, Vi, Victora i Xin natomiast została usunięta Erka Malfighta, natomiast Erka Ashki, teraz dodatkowy yy, Ability Heist'a będzie posiadała mniejszego niż do tej pory, zamiast 35, 20. Tutaj to pamiętam, miała być zmiana, po prostu, a propos tego, żeby nie będąc junglerem w tym trybie, żebyś mógł wybrać smite'a, bo po prostu nie mogłeś tego zrobić z jakiegoś głupiego powodu, więc, więc nie mogłeś się zamienić z sojusznikiem repozycjami na tym konkretnym trybie. Dobra, mniejsza dalej z tym fajnym trybem. Mają być aktualizacje grafiki, ale to są tylko grafiki, więc szczerze mówiąc nie będziemy tu tego omawiać, bo to coś, co po prostu sobie zobaczymy wszyscy. Na podstawie wstępnych wyników od wyłączenia czatu ogólnego postanowiliśmy kontynuować i wyłączyć czat ogólny tam, gdzie rozpoczęliśmy już działania, w tym kierunku jednak nie dodajemy kolejnych regionów. Od teraz każdy region będzie informowany osobno o dotyczących go zmianach. Okej, okay, nie mam pojęcia, które regiony to są, a które nie, ale, ale szczerze mówiąc i tak mam trochę gdzieś ten olej czat. Ale mógłby istnieć, szczerze mówiąc, to nie jest największy problem Ligi. Największy problem Ligi to jednak toksyczność w swojej drużynie. Nagrody na koniec sezonu, 16 grudnia do, okej. Okay. Clash, aha, super, naprawione błędy, to, to tak powinno być chyba bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo i skinki, które będą wychodzić. No i dobra, także ten ogromny patch już za nami, i tak zajęło to bardzo dużo, także na tym moment wszystko, dzięki wielkie, widzimy się w następnym wideo.